Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na speedrunie 2.0 Gram na 10 minut, komentuję ruchy No, dążymy do rankingu 2400, taki jest cel, zobaczymy ile to potrwa Jeszcze mam mały komunikat do osób początkujących Przygotowałem dla Was darmowy kurs z podstawami gry i e-booka, Gdzie można sobie to pobrać i korzystać woli. Zapraszam serdecznie do odcinka i lecimy z tematem, niech będzie e4 w pierwszym posunięciu, już myślałem przez pierwszą chwilę, że gram z Polakiem, flaga podobna, oczywiście odwrócona. Posunięcie d6, czyli będzie obrona Pirca, posunięcie c6, no są to spotykane posunięcia. Tutaj zagramy goniec d3, nie śpiesząc się jeszcze ze skoczkiem na f6, bo możemy dostać goniec na g4, co nie jest oczywiście jakieś straszne. Ale na razie na spokojnie wyprowadzimy sobie te figury i tutaj chyba wstawię sobie teraz skoczka na e2, bo po gońcu na g4 zawsze mam f3. Posunięcie, goniec e7, dobra, przeciwnik gra swoje. Zrobimy roszadę, żeby zagrać f4. Tutaj oczywiście musimy uważać po biciu, biciu, hetman b6 na takie rzeczy, goniec e3, hetman b2. Może skoczek a4? Co? Posunięcie H5. Powiem Wam szczerze, że ten ruch mnie nieco zaskakuje i daje mi czas na to, żeby zagrać królem na H1. Tak sobie to wymyśliłem. Z drugiej jednak strony koniec E3, czyli wyprowadzenie figury, może być całkiem ciekawe, ale trzeba się zastanowić jednak nad tym ruchem. Bicie, bicie. Bo dalej jesteśmy. Tak, mi się wydaje, że trzeba grać odważnie. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Oczywiście profilaktycznie można sobie królem zagrać na H1, nie ma z tym na pewno problemu. Ale zmuszamy przeciwnika tutaj do działań. Prawdopodobnie będzie bicie na D4. No bo jak bicie tutaj, to super jest. Zawsze można to odbić gońcem wstępem. Goniec zagrał na G4. OK. No to my goniec E3. podeprzemy tutaj pionka. Będziemy to mocno kontrolować, skoczek d7, przeciwnik gra swoje, hetman d2, zejdziemy w ogóle ze związania i to myślę, że jest na pewno dobre posunięcie można spróbować przepędzić tego gońca za moment, o właśnie może nawet teraz on zagra, chce zagrać tutaj i nam osłabić białe pola, dlatego zagramy tak, on zagra na pewno na h5, jestem przekonany po tym posunięciu h5 może może dwoić dwie że zagrać sobie w ten sposób, też niegłupie zagranie zapewne. Dużo jest dobrych możliwości, bo można też spróbować zagrać D5. Chociaż wolę jednak chyba przetrzymać centrum i wywierać taki nacisk, taką presję troszkę na przeciwniku. Tak sobie to yy, założyłem. Co? Podstawia gońca, ale to jest świadomy zabieg, ale to jest zły zabieg według mnie, no po prostu zbijam. Bardzo szybko zagrał, prawdopodobnie h3 planuje, żeby otworzyć pozycję, no to przejdźmy troszkę do defensywy, ale takiej aktywnej w defensywy. Wieża f3 przytrzyma ten punkt, przytrzyma gońca, figura więcej, spoko, e, można grać. E, tutaj też mam czas na to, żeby zagrać drugą wieżą, może przejść wieżą w ogóle na h3, może królem na h1 w pewnym momencie, figura więcej. Nie widzę tutaj żadnej rekompensaty y, dla przeciwnika. Zagrał bardzo odważnie. No, no, chętnie zbiję. Może będzie chciał bazować tutaj na tym związaniu, ale już widzę, że nie. No dobra, no to cóż mogę powiedzieć? Może jakaś wieża D1? Albo A4. O, może zagrajmy A4, dlatego żeby ograniczyć mu jakieś ruchy B5. Tyle. Mogę stać po prostu w miejscu. Znaczy, nie, nie dosłownie stać w miejscu, ale nie śpieszyć się ze, z jakimiś. Y, Super posunięciami, które otwierają pozycję, coś w tym stylu. Mam figurę więcej, gram spokojnie, staram się dostrzegać jakieś zagrożenia ze strony przeciwnika. Jeżeli takich yy, nie ma, to dobrze, jeżeli są. To trzeba próbować je oczywiście neutralizować Zapobiegać nim Oczywiście tutaj zobaczcie po Hetman B6 ja zagrałem A5 Dlatego, że po wybiciu na B2 będzie zagranie wieża B1 I wezmę pionkę z jakąś tam aktywnością Oczywiście drugi pionek też może polecieć, ja się z tym liczę Mając figurę więcej mam duży komfort oczywiście takiego grania Ale z reguły to są takie normalne rzeczy O zobaczcie, przeciwnik nawet zrezygnował Tutaj widzę taki fajny myk Posunięcie A6 osłabia punkt C6, on przepcha pionka na pewno i zagramy sobie d5 i teraz chodzi o to, że jak on przepcha, to leci pionek na B5 w tym momencie, a inaczej byśmy też zajęli pole, białe pole. Posunięcie D5. Tutaj chcemy wybić i osłabić właśnie punkt B5 w tym momencie. Przy okazji jeszcze goniec, nie, nie się nie rozszaleje. No i. No, i tak, jedyna chyba taka tutaj poważna groźba. Jaka może nastąpić takiś taki ruch, że goniec wejdzie na B6, i tutaj na rentgen z Hetmanem i królem się ustawi, ale do tego jest daleko. I przede wszystkim, póki co to widzę, więc postaram się tego nie zapomnieć. No dobra, spokojnie sobie tutaj gramy, gramy sobie, gramy myślimy. Przeciwnik ma prawie 1800. Te partie już są e, ciekawe, gra się zaczyna już taka naprawdę e, na fajnym, fajnym poziomie. Oczywiście im ranking będzie wyższy, tym mniej partii w odcinku się pojawi e, z uwagi na to, że e, poziom będzie coraz bardziej wyrównany i zapewne będzie, e, będzie to trwało znaczy, mniej partii będzie po prostu w odcinku. Bo na samym początku jak graliśmy, to będą 8 partii, czy 9 nawet się zagrało w przeciągu pół godziny. Teraz to są 3-4 partie. Dojdziemy pewnie do momentu, że może być nawet jedna. No, chociaż jedna to nie no dwie, to myślę, że minimum, grając na 10 minut. No tak, ale grając na 10 minut i grając dwie partie, można mieć odcinek 40-minutowy. Ale dobra, to już tam sobie. Gadamy, gadamy, gadamy. No, widzicie, zagraliśmy D5 i przeciwnik myśli, to znaczy, że nie przewidział tego ruchu. Tak sobie chyba chlapał te posunięcia z jednej na drugą. Jeszcze jest posunięcie wtrącone B4, ale my również mamy wtrącenie na C6. Bo jak nam zbije skoczka, to my z szachem i cały czas odbijamy. Mamy dobrą pozycję, więc tutaj bym się tego nie obawiał w ogóle. Zawsze, w razie czego po takim ruchu też możemy odejść, ale zobaczcie, przeciwnik rezygnuje. Zbijamy, oczywiście, gońcem, żeby trzymać tutaj posunięcie. No, skoczkiem też byłoby ok, tutaj wszystko jest, że tak powiem, dobre. No i teraz, można zagrać takie posunięcie jak B3. B3 nie pozwoli, wieży się, tutaj rozszaleć na linii B. Za moment można zagrać tak, można wybić, można zagrać gońcem na C4, można stać w miejscu. Wszystko można. Tu jeszcze jest taka opcja: jak bicie na f4, a wtedy skoczek odbija. Dobra, król f7. A teraz tu podziałajmy konkretem: po prostu zbijemy skoczka i zbijemy sobie na e5, bo inaczej skoczek by odbił. Jak król f7 zagrał, i zbijemy tutaj. On musi odbić tym pionkiem. I chyba zagram d6, żeby wpakować się skoczkiem. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Nie będę nawet tutaj się długo zastanawiał nad tym posunięciem. Po prostu chcę aktywnie wstawić skoczka, poświęcając pionka. Mając figurę więcej mam taki komfort, taki przywilej. Znaczy mam w ogóle taką opcję w razie czego. To są takie motywy, które mogą się pojawiać. No w szachach jest ich oczywiście dużo, ale one się powtarzają. Można się spokojnie ich tak powiedzmy wyuczyć, ale nie książkowo, nie szkolnie, tylko po prostu one zapadają nam w pamięć w pewnym momencie i po prostu gramy dobrze w szachy. Um, dobra, jest Hetman C6. Jak tutaj dalej do przeciwnika się dobierać? Wiecie co? Zagram wieżą na f1, bo chcę już tutaj spróbować poświęcić na f6. Taki mam plan. Może jeszcze dokoptować gońca. A skoczka, przepraszam, ale widzę, że bardzo dobry ruch zagrał przeciwnik, bo już grozi goniec na c5. Yy, no to co? Kultura odchodziły królem. Jeżeli będzie zagranie gońcem, to zagram Hetmanem na g5. I w następnym ruchu po prostu będę zbijał na F6. To już na pewno sobie to zaplanowałem. Ale też niekoniecznie muszę zbijać w razie czego. No Mogę zawsze odejść, więc też się będzie trzymać. No ale plan jest jasny i klarowny. Przeciwnik to na pewno dostrzega. Ok, teraz trzeba policzyć. Bicie tutaj. Jak bicie tu, to biorę wieżę. Bicie tutaj, bicie tutaj. Bicie tutaj, bicie tutaj. Mm. Ale zaraz mogę zbić wieżę, bicie tu i bicie tu. Wygrywam. Znaczy upraszczam pozycję po prostu. Zbijamy wieżę. Wieża na nic się zdała, i wieżę zbijamy na F6. Okej, okay, tutaj chyba jakichś pułapek nie ma. Od razu zagram wieżą na C6 z atakiem na gońca, żeby już skoczek nie był przywiązany do wieży. Król zawsze na niego na wieżę spoglądał. Teraz po odejściu gdziekolwiek gońcem mogę tutaj skosić pionka, mogę dać szacha. Znowu jest szereg dobrych ruchów, ale to zwykle tak bywa, jak już zdobywamy jakąś tam przewagę. No to gra się oczywiście łatwiej, to jest Zrozumiałe, aczkolwiek no, można wszystko wtopić. Szachownica widziała różne scenariusze, więc no, uważać trzeba na pewno. Ale co jest piękne w tych szachach, ja tak czasami sentymentalnie sobie o nich myślę? Piękne jest to, że w nich trzeba myśleć po prostu. Bije tutaj wieżą, żeby nie wprowadzać tutaj wieży przeciwnika, co też nie byłoby jakieś tam. Tragiczne, ale po co kusić los. <laughs> Także szachy są piękne, kiedy trzeba myśleć, ale fajne też jest podnoszenie trochę poziomu, uważam, bo to tak, no człowiek jak tego troszeczkę liźnie, że tak powiem, tych szachów od samego początku. To może sprawiać dużą frajdę, jeżeli podnosimy poziom, zdobywamy kategorie, coraz więcej wiemy, też piszecie w komentarzach właśnie, że coraz mniej podstawiacie, tutaj się czegoś uczycie fajnie. Mnie to bardzo, bardzo motywuje. Bardzo mnie motywuje. A powiem Wam jedną też taką rzecz, jaką zauważyłem, że jak widzowie, no bo zdecydowana większość osób nie pisze komentarzy, no to jest zrozumiałe, bo tych komentarzy byłoby tutaj z 5000 tysięcy powiedzmy, no ale wiadomo, że nie piszą, to ja to traktuję jako pozytyw, w sensie, jak byłoby coś negatywnego, to może ktoś by napisał. A jak pozytywnego, to albo ktoś napisze, albo. Poczekajcie, czy ja tu daję mata? Nie no, figurę wezmę. Albo ktoś, właśnie jak nie pisze, to mam nadzieję, że myśli sobie pozytywnie tutaj o tym całym przedsięwzięciu. Ale to tak się Wam wysypałem nieco. To znaczy, nie wysypałem, tylko dzielę się z Wami tutaj szczerością, co ja tu będę ukrywał. Słuchajcie, to są tylko szachy. Albo aż szachy właśnie to może lepiej brzmi. Nie każdy ma oczywiście przywilej grać w szachy. Chociaż każdy może. Um, no cóż, no, mamy tutaj skoczka na H3. Zauważmy, atakujemy, atakujemy, są widełki. Jeśli król pójdzie tutaj, to jeszcze mamy skoczka F6 z kolejnymi widełkami. Ewentualnie, w zależności co będziemy chcieli zdobyć. Myślę, że przeciwnik tutaj. No, niepotrzebnie już raczej według mnie gra partię, ale no ma prawo. Więc niech sobie tutaj pomyśli do końca. No bo to też jest jakaś tam nauka, nawet w totalnie przegranej pozycji. Pomyśl sobie nad jednym ruchem, coś wymyśli, coś przeoczy, czegoś się nauczy. No tutaj bardzo tak właśnie do tego podchodzę, że jeżeli komuś to sprawia frajdę, to super. W ogóle znałem kiedyś takich zawodników. Sam zresztą to lubię, ale to nie jest tak, że to jest dla mnie priorytet, ale niektórzy bardzo lubią grać w szachy dlatego że mają możliwość przestawiania fizycznie pionków i figur i sprawia mi to wielką radość. Mówię tutaj o grze oczywiście off, to znaczy nie online, tylko na żywo i to jest to może być wielka frajda. Zgadzam się z tym zdecydowanie, szczególnie jeszcze jak mamy do dyspozycji piękną szachownicę. Taką, wiecie, z najwyższej półki, w sensie na której grają na przykład najlepsi szachiści świata. A są takie szachownice, przeciwnik poddał. Są takie oczywiście szachownice w Polsce, są takie turnieje, na których się rozgrywa. Na, na transmisyjnych deskach mam to na myśli. Dobra, mamy ruch E4. Zagrajmy posunięcie C5. Niech będzie obrona sycylijska. Skoczek na F3, skoczek na C6. Posunięcie c3, dobra, przeciwnik chce zagrać d4, zbudować centrum, ja tutaj bardzo lubię uderzyć skoczkiem na f6, atakując pionka i zmuszając go poniekąd do zagrania ruchu e5, wtedy bym zagrał tutaj, ale jest d3, d3 jest takie pasywne raczej, raczej pasywne, e5 sobie spokojnie gramy, zbuduję centrum i za chwilę zagram w ten sposób, no i zagram sobie po prostu d5, zobaczcie h3, Wydaje mi się, że H3 jest też trochę stratą tempa, trochę bojaźliwie to wygląda ze strony przeciwnika, naturalnie sobie wyprowadzę figury, zrobię ruszadę, postawię sobie gońce na E6. Tutaj takiego ruchu można się obawiać w sumie, ale nie trzeba, gramy swoje, gramy po prostu swoje, jeżeli będzie B4, no to będzie, to można to zostawić, pomyśleć, może F6. Następne plany są takie, żeby spróbować zagrać Hetmanem na D7, wieża D8 i naciskać na punkt D3. Coś takiego mam zaplanowanego. O, uderzenie w centrum. To jest ciekawy ruch. Tylko czy to nie jest ruch za wcześnie? Ale wydaje się dobry. Poczekajcie, bo teraz tak. Wybiję tutaj, wybiję tu. Mogę zagrać tak, on wejdzie do centrum, tutaj. Ale mam ma więcej wyprowadzonych figur, więc to musi być dobre dla czarnych. Zbijamy, proszę bardzo, no i przepychamy, tutaj zostaje izolowany pionek, jak skoczek zagra tędy, to teoretycznie jak zbiję tu i on mi zbije tu, to wymiana, ale mogłem też zagrać f5, tutaj to spokojnie wybijam tego skoczka, on wybije i gram hetman c7, zobaczcie, już atakuje pionka, mam lepiej wyprowadzone figury, a on jeszcze jest w lesie, z figurami na c1 i na b1. Więc ten pionek jest praktycznie zdobyty Ale poczekajcie, chwila, chwila Hetman D4 jeszcze jakieś tutaj są Chocki, klocki yy, To nawet yy, Jakoś tak specjalnie się tego nie boję Dlatego, że zawsze mogę jakieś takie E3 przywalić i spróbować zamieszać. Ewentualnie już dostrzegam taki ruch jak Hetman na C2, broniąc pionka, atakując gońca. Jak goniec D1, to tamten leciał. Ok, zbijamy na E5. Przeciwnik na to pozwolił. Pewnie szykował skoczka na C3. Zgadza się. W tym układzie widzę bardzo fajny ruch skoczek F4, który może trochę namieszać. Tutaj fajnie to będzie wyglądało w ataku na przeciwnika. Wybić nie chcę, bo jest wybicie i po prostu. Hetman będzie atakowany stępem. Można też na przykład zagrać wieżą na D8 albo drugą wieżą, bo ta może się przydać tutaj, żeby tym pionkiem maszerować. Ale ta wieża tutaj zagra trochę się uprości. Nie chcę, nie chcemy uproszczeń. Wolę już takie uproszczenie, jak zbije goniec skoczka. Wtedy zostaje mi para gońców i będzie lepiej. Po prostu będzie lepiej. Dobra. No tutaj się już jakieś szykują poświęcenia. Widzicie co? Najpierw zagram wieżą na D8. Wprowadzę sobie wieżę to nigdy nie zaszkodzi, bo teraz mogę sobie pomyśleć o poświęceniu gdzieś na H3 może, może na G2, ale też mogę wymienić, mogę też zagrać tutaj, mam dużo opcji do wyboru. Myślę teraz, jak to wykorzystać, bo mogę zbić tu, on zbije tu, ja zbiję tu. I jakoś proszę się dostać tam hetmanem. Może nie ma sensu ryzykować specjalnie? Co czy? Znaczy, to na pewno jest dobre takie podejście, jakbyśmy my grali sobie spokojnie partię. Mamy Pionka więcej, nie trzeba ryzykować. To jest ważne. Że nie ma takiej potrzeby, ale widzę, że mogę chyba tak zrobić. Eee, może tak. Może zagram jednak w ten sposób. Eee, tutaj goniec wybije i chyba Pionkiem nie wybił. To teraz tak grożę takim sympatycznym matem na H2. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Dobra, obronił się, więc zbijam na H3 pionka atakując wieżę. Drugi pionek zdobyty tutaj jest atak mocny na skoczka. Um. Jak zbije tu, to on mnie zbije tym. Tak, chyba można zagrać, yy, chociaż nie do końca. Nie. wiecie co? Tak zagram. Po prostu obronię mocno skoczkę. Mam dwa pionki więcej. Taki ruch może nastąpić, więc ucieknę. Będę tego bronił końca. Dwa piony więcej, to jest bardzo dużo. Skrobnaliśmy tutaj, skrobnaliśmy tam. I stabilizacja. I stabilizacja na spokojnie. Dobra, Hetman B3. Przeciwnie, ktoś tam próbuje gryźć. Słusznie zresztą. I teraz pytanie. Czy zagrać tak? On zagra tu pewnie, a nie tu wtedy poleci. No to dobra, to B6. To B6. Na spokojnie. Nie, nie sta, Znaczy nie, nie dajemy szans przeciwnikowi. W sensie odbieramy mu możliwości kontrataku, takim posunięciem na spokojnie. A to jest trochę też przydatne troszeczkę tutaj pilnuje, ale to tak przy okazji to jest taki mały szczegół. Ważne, żeby takie fajne sobie nawyki wyrobić podczas gry. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No dobra. Skoczek na B5. Powiedział i zagrał. No to dobra, goniec na c5, wymieńmy gońca za gońca, jeżeli tutaj będzie wymiana, to po prostu hetmanem będziemy naciskać na f2, on będzie musiał tu wymienić, to sobie tam coś powymieniamy pionkiem albo wieżą, zaraz zobaczymy. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, aż tak, pionek a7 kompletnie nie ma znaczenia w tej sytuacji, więc nawet nie musimy się nim przejmować, bo tu się dzieje bardzo dużo w centrum, no właśnie też mogę tu, ale nie, no lepiej hetmanem, żeby stwarzać od razu groźby i naciski wy wywierać na przeciwniku. Dobra, myślę, że tutaj wieżą, czy wymienić wieżą. Hmm, tak, wymienimy to wieżą. Pionek już będzie groźniejszy. Ok. Pionek D3 oczywiście jest teraz groźny. Już się pojawiały jakieś takie bezpośrednie ataki. No, nie sądzę, że przeciwnik weźmie pionka. Znaczy, no, może wziąć, to się wszystko zdarzyć może, ale y, myślę, że w następnym ruchu sobie zaplanuję wieżę na D8 i po prostu będę chciał tego pionka dopychać do pola przemiany. Ewentualnie pomyślał o lufciku, ale to też. No, no właśnie, to przeciwnik zagrał. No dobra, wieża D8 sobie gramy. Wzmacniamy tego pionka. No, i teraz lufcik będzie pewnie dobrą opcją. Taki lufcik z atakiem można powiedzieć, czyli H5, H4. To też jest ciekawa opcja. Lufcik z atakiem. O, no, w ogóle ciekawe stwierdzenie. To znaczy, ciekawe samochwała w kącie stała. Chodzi mi o to, że fajnie to zabrzmiało. Szachista będzie wiedział o co chodzi. Lufcik z atakiem. No, to lufcik z atakiem. No, to hop. Lecimy. Tutaj chcę odbić, rozbić pozycję króla. Grając posunięcie H4 za moment. Dobra, poszło. To myślę, że teraz D2 przykurzymy troszeczkę tu przeciwnika będziemy starać się. Co? Tak? Co? O co chodzi? Co? Skoczek tutaj broni, co nie? Ale ja tutaj teraz mogę zbić skoczka. Zobacz. Taktyka Bo tutaj dorabiam sobie pionkę No jak przeciwnik zbije pionkiem To dorabiam, po prostu zostaje mi figura więcej Słaba pierwsza linia Taktyka weszła Hop Dobra, mamy to I lecimy z kolejną partią 1953 Pięknie, pięknie Mamy bardzo mocnego przeciwnika. Najsilniejszy zawodnik w speedrunie 2-0, więc cieszymy się z tego niezmiernie. 1953, no to duża, duża przewaga. Zobaczcie, ten sam wariant. Zagramy tym razem z koczkiem i pewnie będzie przepchanie. Jestem przekonany. Zdziwiłbym się bardzo, jakbym znowu zobaczył posunięcie D3. Może przeciwnicy się obawiają, że tutaj, tutaj. E, tak też można grać. Ale zagram sobie E5. Mi się ten ruch podoba. Wydaje mi się on bardzo, bardzo logiczny. No i od razu przykurzę tutaj ruch D5 i jeżeli będzie bicie, to zbiję to hetmanem. Bo tego hetmana nie będzie nic w stanie mi stąd wykurzyć. Dokładnie. I hop. Chodzi mi o tego skoczka, że nie ma skoczka. Oczywiście może być. Nie, nie może być zagrane C4. On tutaj goniec może mnie ewentualnie postraszyć, ale to tylko tyle. Dobra i słuchajcie, no to jesteśmy w domu, chyba mamy ruch E4. Skoczek ma problem. Skoczek ma problem i on musi po prostu wracać i dzięki temu przeciwnik będzie tutaj bardzo męczony. Potem można tutaj gońca wstawić, żeby nie było D3, przytrzymać tą groźbę i chyba to będzie bardzo dobry pomysł, bo jeszcze długa roszada wisi w powietrzu. Też tak niby można, ale chociaż skoczek E5 też jest świetny. Bardzo, dobry, bardzo dużo dobrych posunięć tutaj mamy. Eee, trzeba na to zwrócić uwagę. Właśnie wyprowadzić figurę, czy wstawić jednak skoczka tutaj bardzo przytrzymać. Wiecie co, taki, taki mały wyjątek chyba od reguły, ale chyba skoczek E5 jest bardzo pozytywnym ruchem, bo trzyma też pole G4 przy okazji a pole D3, pole C4, jak taki ruch to tak, zobaczcie, że te figury póki co nie grają, znaczy nie C2 coś tam próbuje, ale te figury kompletnie już nie grają. Jest krótka roszada, to jest zrozumiałe i chyba też na krótką roszadę się nastawię, grając gońcem na D6, będę już tutaj spoglądał. Mimo wszystko zmienia mi się koncepcja gry, bo teraz F3 jest możliwe, bo jak będzie ruch F3, to wtedy trzeba będzie pewnie zrobić krótką. Aczkolwiek, bicie, bicie. Też można chyba tak zagrać. Bo jak wybicie tutaj, to Hetman wybija i to będę groził matem. Szach nastąpił, ok. A to ciekawe. Wiecie co, chyba królew 8 jest w porządku. A zagramy królew 8. Również zobaczcie, zepsuł mi roszadę, ale to świadomy zabieg, bo mogłem też się zasłonić i nic by się nie stało. Chodzi o to, żeby teraz próbować grać H5, a ta wieża tędy będzie mogła iść do ataku. O, tak sobie to zaplanowałem, więc sobie tak po prostu zagram i tyle. W pewnym momencie, oczywiście, przeciwnik może spróbować grać C4, oddać pionka za jakiś tam rozwój skoczka. O, właśnie, ruch F3, który już wcześniej. właśnie dostrzegłem. Dostrzegłem, tak, 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 tak. No i król F8, co? Dobra, gram mimo. Mimowsze... Nie, zaraz, 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 bo tu będzie jakieś granie. Dobra, gram H5, bo chociaż G4 będzie bronione, gram H5, tak jak mówiłem, żeby ta wieża miała szybką akcję w razie czego ostro. Po tym ruchu po prostu wezmę skoczkiem na e 4 I tutaj jakiś skoczek G3 grozi. No, po prostu te figury będą stały dobrze. Można też czasami zagrać po prostu b5, oddać pionka, żeby zagrać goniec na b7 i tam uderzać hetmanem na g2, ale to już takie są bezpośrednie jakby co teoretyczne groźby. No i teraz nawet nie można tak zagrać, chociaż d4 można zagrać. O właśnie, ruch d4 może być niezły i możliwe, że ja coś tutaj e, wypuściłem, ale pod d4 będzie trzeba wybić, jak hetmanem to do końca. Raczej. A nie, przepraszam, tu, tu Hetman to go nie C5, więc z Hetmanem nie może, czyli D4 bicie, bicie pionkiem. Hmm, co dalej wtedy skoczek na C4. Może H5 było stratą tempo, może jednak goniec jakby się pojawił już tutaj, to może było być lepiej w tej konfiguracji. Zagrał. Yy. Powiem wam, że chyba w tej sytuacji po prostu wybije, bo on musi wybić. I chyba skoczek C6, bo jak on wybije, to OK. To para gońców, a tam jeszcze będę uderzał. Tutaj się zastanawiam. On uderzy, dam szacha. O! Właśnie. Tak, gramy. Wtrącenie. On nie może zbić, bo jest szach e, tutaj. Nie, e, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, podstawiłem. Zapomniałem, że goniec broni Hetmana. Ale zobaczcie, on na razie w to nie wszedł. On na razie w to nie wszedł. Ale będzie partia. Tutaj jest nacisk. Ale się dzieje, słuchajcie. Jednak, Szachuś, ty to lubisz te dymy. Oj, lubisz te dymy, słuchajcie. Muszę jakoś hmm, jakby tu zagrać. A, mogę tak przecież też zagrać i trzymać to niby, ale nie na no, skoczek tutaj wjeżdża za moment. Eee, Chwilu, nie, a może tak w ogóle? Też skoczek zagra. O jak tu, to mi weźmie to szach, tu będzie nacisk. A, tam zawsze zagram, zwiążę. Hmm. O. Poczekajcie. No przecież mam świetną koncepcję i taktykę. No przecież, dlaczego hetmanem nie zbijam na D4? Wiecie o co chodzi? Bicie i skoczek E2. Pionek więcej, po prostu i skoczek broni na F7. Ależ się ułożyło. Ach, w tych pozycjach jednak coś zawsze musi, musi być. Te skoczki tutaj szaleją. Koncepcja gry się zmieniła, ale przynajmniej bezpieczniejsza pozycja się zrobiła czarnymi w tym momencie. I nadal figury grają świetnie, mimo że nie ma hetmanów. No taki ruch Hetman D4 można przeoczyć. Szukałem jakiejś opcji właśnie i tak jakoś mi nie bardzo intuicyjnie pasowało wszystko, a w tej sytuacji już pasuje zdecydowanie. No, i cóż, król musi iść tutaj na H1. Co jest śmieszniejsze, mogę znowu wrócić. Król wróci, i znowu mogę dać mu szacha No, ale tego nie będę robił, bo to nie ma sensu, raczej w tej sytuacji. Czasami ma to sens, jeżeli mamy bardzo mało czasu, czas jest dodawany, i wtedy chcemy sobie trochę nabić tego czasu, no to jak najbardziej, ale przeciwnik, jak widzimy, zagrał królem na F2. No, i tutaj y, po prostu chcę wziąć tego gońca. Zobaczcie, że też skoczki dobrze pilnują pól. Y, tutaj chwila. Ale on gra sprytnie, on naprawdę gra bardzo sprytnie, bo jak wezmę tu, on mi weźmie tu Ja tam, on da mi szacha. Jak zagram tu, to on mi zagra tu, a to ja wtedy tak. Dobra, goniec C5 gramy. Chwila. Znowu nie dostrzegłem czegoś, bo jak zagram tu, to on cały czas mi tutaj może dać szacha później. Ależ nieprzyjemny zawodnik. Znaczy, tak mogę też, chyba. <laughs> Masakra. Masakra, eee, bardzo sprytnie gra, bardzo sprytnie. Ale nie no, to, to mi się teraz opłaca, słuchajcie. To mi się teraz opłaca. Bije na b3. Eee, nawet jak da szacha, to gram tutaj, atakuje, eee, tutaj bronię w razie czego. Aha! Uf, źle pograłem. Bo on mi zbija tu teraz z szachem. Ja muszę odbić, I on gra tu. I ja tu, on mi bierze wieżę. Bardzo źle pograłem, podstawiłem. Co, so, czy walka tutaj jeszcze będzie, oczywiście, ale z podstawka. Zobaczcie, już za 1950 i jakie problemy stwarza według mnie bardzo złej pozycji. To tutaj, niestety, moja siła gry nie zadziałała na tyle mocno, że go nie docisnąłem, bo Debiut zagrał fatalnie gościu, a teraz się pojawiły dla niego opcje. No właśnie, on musi wybić na C5. Oczywiście to już liczę. Zagra tutaj, tutaj, tutaj. Jak moja wieża się stąd wyplącze, tego nie wiem. A teraz widzimy brak tej roszady. No i podsumowując, tę sytuację jest jakość mniej. Mogę też tak zagrać, wziąć jednego pionka. Dwa pionki za jakość to też nie jest tak źle. W sumie może tak trzeba zrobić. On pójdzie tutaj na czarne pole niestety. Aha, tu jeszcze pionek wisi. Może tak w ogóle zagrać. I spróbować go tutaj jakoś. Hmm. Ciężka sprawa się zrobiła. No dobra. Coś trzeba zagrać. Może może coś zwierząt tutaj, żeby... A dobra, zagram B6 mimo wszystko. Wiecie dlaczego? Żeby mieć jednak tą opcję, goniec B7. Ten pionek już teraz dla mnie nie jest ważny. Oczywiście, on może go wziąć. Zagram F6 albo zagram tu od razu. Ten skoczek będzie broniony. Wezmę tego pionka. Ale jakbym uwolnił gońca za chwilę bez y, wymiany wieży, to byłoby dobrze. Ale teraz będzie chyba jednak wymiana wieży. No muszę wymienić wieże niestety. Bo aktywność figury jest ważna. Ten skoczek tutaj już wchodził. Robiło się bardzo niebezpiecznie. Liczę tutaj teraz na tego szacha i wzięcie pionki po prostu będzie taka walka jeszcze No mam nadzieję, że będzie Ale partyjka powiem wam O yy, To może być dobra informacja dla mnie Bo jednak jak zostanie mi jedna wieża Może będę miał większe szanse Mam nadzieję, bo ta wieża nie jest skoordynowana Więc gram F6, bronię, skoczka yy, Wrócę tutaj z królem na F7 I ten skoczek będzie miał jakieś opcje Aktywnej gry Tak mi się wydaje Na jego miejscu bym już takie planował, posunięcie B3. I ten ruch B3 może być ruchem dobrym raczej, bo po prostu nie zdobywam pionka, tak po prostu. Ale i tak dam szacha. Zagrał B3, słyszał, słyszał. Dobra, i tak dam szacha, mimo wszystko, bo mogę zagrać zawsze tak, jak kruk pójdzie do centrum, to ja zagram królem, ale nie zagrał do centrum. Spryciarz. No dobra, gramy królem na F7, żeby tu mieć jakby co opcję i wprowadzenie wieży. Prowadzenie wierzy, jeszcze nie wiadomo na którą linię. Mogę też tak spróbować czasami zagrać. Podręczyć tutaj go troszeczkę, ale to nie będzie takie proste. To będzie nawet bardzo trudne. To jest kuszące bardzo, bo może się struktura mu zepsuć. Po zestawie pułapka. A nie, to nie będzie nawet pułapka. Wieża 8. Wprowadzimy, wprowadzimy najpierw wieżę do gry. I teraz takim ruchem można się chyba popisać, jeżeli byłby czarny ruch, dlatego że wchodzi skoczek, potem wchodzi wieża. Jakieś takie tutaj, yy, no powiedzmy, rzeczy można próbować. Zobaczcie, jest jakość mniej, ale jest walka. Ale zaraz, w pionach jest porówno w ogóle, co jest śmieszne. No to teoretycznie to musi być przegrana czarnych. No, musi być. Ale jakaś nadzieja oczywiście się pojawia. Czy ja to uwierzę? nie mogę złapać? No nie, bo wierzę, zawsze tędy jakoś ucieknie, więc nawet nie będę tutaj próbował jej łapać. Ja na jego miejscu bym zagrał wieża H4. To według mnie jest całkiem sensowne, ale chyba pokuszę się jednak obicie. O, tutaj grozi, tutaj grozi, tutaj grozi, tutaj grozi. Okay. Chyba to jest teraz dobre rozwiązanie. Tak, na pewno. Na pewno. Chodzi o to, że jak on da szacha. Tutaj. To nic nie działa, bo tutaj tak wieża wisiała. I teraz wieża E2 i aktywność, łapiemy ogromną, ogromną aktywność i schodzimy z pułapek typu właśnie skoczek na D6. A tutaj skoczek na F4 może zrobić robotę i drugi skoczek. Chodzi o to, że tutaj też ogarnąłem pola. Jemu się kończy też czas, to też jest ważne, to jest element gry, ale przynajmniej się partia zrobiła ciekawa. Nie taka jednostronna. Zbił. No dobra. Konie w 4. Próbujemy. To jest jedyna szansa, żeby tutaj króla. Króla yy, pomęczyć. No on może tak zagrać. Jak jak zagram tu, to on może mi zbić skoczka. No ale nic lepszego chyba nie wymyślę. Muszę tak grać. Muszę go sprowokować do wybicia. Ja bym wybił bez dwóch zdań. No, może dać szacha, oczywiście, to ja mogę zagrać tak. Jak da szacha, to wolę szacha nawet. O, nawet taki ruch. No to tutaj chyba jeszcze chwilka. Muszę pomyśleć, czy jakieś tutaj opcje nie są dobre. Skoczek, może, niech wejdzie. Tak, skoczek, niech. Skoczek, niech straszy. To zawsze bliżej figura do ataku, może tędy. O, i tu się pojawiają już siatki matowe, i to konkretne. Skoczek pokusił się o piona. Zawsze mogę zagrać tędy i tutaj spróbować zbić yy, i dać za chwilę chyba mata. Tu mat wisi w powietrzu już, słuchajcie. Skoczek do gry. Właśnie trzy figury, jak już atakują króla, to raczej powinno być dobrze. Ten atak, to znaczy, ten atak powinien, może, może mieć skutek yy, pozytywny atakującego. Więc... Yy, no cóż, zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Została mu minuta z hakiem. Niezły, nie, niezła partia dzisiaj. Trzeba, przy, znaczy no, przynajmniej w moim odczuciu. Okej, okay. to teraz chyba tak. Chodzi o to, żeby Tę wieżę wygonić z bronienia punktu H3. Ja wezmę tu i teraz on nie może zagrać tu, bo dostanie mata. On musi zagrać tu, no właśnie. I nawet chyba mata nie muszę szukać specjalnie, bo mogę zagrać tak i wziąć wieżę. Ale poszukam tego mata. Czy ten mat tu istnieje? Nie, no nie widzę mata. Po prostu zrobię widełki. Nie widzę mata. Nawet nie będę długo tutaj strzałkował. Też można sobie oczywiście zawsze zatrzymać materiał, no i wezmę sobie po prostu wieżę. Wróćcie, nacisk na przeciwnika, jaką presję wywiera i też powoduje dużą ilość błędów. Dobra, mamy to, słuchajcie, to był cenny skalp i ciekawa partia. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć!